Na tym nagraniu zademonstruję ćwiczenie należące do pierwszego etapu terapii osłabionego mięśnia pośladkowego średniego. Cześć, z tej strony Marcin Grześkowiak, fizjoterapeuta ortopedyczny i sportowy. Osłabienie mięśnia pośladkowego średniego może być przyczyną różnych dolegliwości bólowych w obrębie dolnego kwadrantu ciała. Do najczęstszych należą dolegliwości bólowe lokalizujące się w obrębie stawu kolanowego. U osób, które uprawiają dyscypliny o charakterze biegowym, skocznościowym lub też jazdę na rowerze, w skrajnych sytuacjach osłabiony mięsień pośladkowy średni może sprzyjać rozwijaniu się zapalenia gęsiej stopy, zespołu pasma biodrowo-piszczelowego lub konfliktu rzepkowo-udowego. Do rzadziej występujących problemów będących następstwem osłabionego mięśnia pośladkowego średniego należą dolegliwości bólowe w rejonie tylno-bocznej części pośladka z możliwym promieniowaniem do uda, a także dysfunkcje stawu krzyżowo-biodrowego czy też zespoły bólowe w dolnej części pleców. O konieczności wdrożenia terapii o charakterze wzmacniania mięśnia pośladkowego średniego będą wskazywały nieprawidłowe wyniki takich testów funkcjonalnych jak test oporowy mięśnia pośladkowego średniego, test aktywacji mięśnia pośladkowego średniego w badaniu ultrasonograficznym, testy związane z dynamicznym prowokowaniem koślawości stawu kolanowego, a także tkliwość lub bolesność samego mięśnia pośladkowego średniego w badaniu palpacyjnym. Etap pierwszy terapii obejmuje ćwiczenie wzmacniające, którego celem jest znaczne oddziaływanie na mięsień pośladkowy średni bez wyraźnego angażowania innych grup mięśniowych. Aby prawidłowo wykonać ćwiczenie, pacjent powinien przyjąć pozycję leżenia bokiem z osłabionym mięśniem skierowanym w stronę sufitu. W tej pozycji należy zwrócić uwagę na to, aby biodra były zgięte do około 45 stopni, a kolana do około 90. Po przyjęciu tych dwóch ustawień stopy powinny znaleźć się w linii bioder i w dalszym ich przedłużeniu powinna znaleźć się obręcz barkowy. Ćwiczenie będzie polegało na wykonywaniu ruchu rozłączania kolana górnego od dolnego przy pozostawieniu złączonych ze sobą stóp z jednoczesnym zwracaniem uwagi na to, aby wykonać pełny ruch możliwy w stawie biodrowym bez cofania miednicy i tym samym inicjowania rotacji odcinku lędźwiowym. Prawidłowo wykonywane ćwiczenie może powodować nieznaczny dyskomfort w tylno-bocznej powierzchni pośladka, a więc w miejscu występowania mięśnia pośladkowego średniego. Do najczęstszych niepożądanych objawów ćwiczenia należą dolegliwości bólowe w rejonie lędźwiowo-krzyżowym. Jeżeli ćwiczenie je prowokuje, należy przestać je wykonywać i omówić je z fizjoterapeutą prowadzącym. Na dzisiaj to już wszystko. Kciuki w górze oraz subskrypcje mile widziane. Do zobaczenia następnym razem. Cześć! Thank you.